pieniędzy na lodówka. Pętliczek. Pętliczek. Czerwony. Stoliczek. Na kogo? Wypadnie. Na tego? Między? Na lodówka. Przyjemne mieć stałe dochody, być panem na zaminowańcu, mieć córkę Odalindę, która poślubi niebawem rycerza przykładnego. To wszystko? Oui. Tak. Mówię wam, jakie to przyjemne gonić dzika we własnym lesie. Dziki! François! Run! Szybko! Jaką mam nad wami przewagę? Żyję sobie w mrokach średniowiecza. Poluję i poluję bez końca. A gdybym żył, na przykład, w XXI wieku... Wolność dla dziku! Wolność dla dziku! Wolność dla dziku! Wolność dla dziku! Dziękuję, François. A teraz wynoś się, do kuchni. Byłoby zupełnie inaczej. Słyszycie? Ta radosna muzyka oznacza podział myśliwskiego łupu. Wszyscy moi poddani są szczęśliwi. Są, są, choć w to nie wierzą. Panna zaminowańcu! Skarżą się na dziesięciny. Przecież ja pobieram je w naturze. Narzekają na pańszczyznę. Niech tylko pójdą w rekruty, podniosą ogłuszający lament. Płaczą, że we własnych sprawach głosu nie mają. Ale niech tylko zaczną głosować, popłaczą się ze śmiechu. A gdyby na ich ciążyły odsetki? Do miary. Podatki pośrednie. Podatki bezpośrednie. Które kiedyś będą płacić? Krzyczeliby w niebo głosy. Tak, tak, moi dzielni, biedni, drodzy ludkowie. Skarżycie się na panów. A kiedy przyjdzie wam samym stać się panami? Będziecie okropnymi krwiopijcami. O! Mój wspólnik myśliciel! Bo przecież jesteś moim wspólnikiem! Jestem? Kiedy nastaną rządy demokracji, będziesz moim towarzyszem! Towarzyszem? Wspólnikiem i towarzyszem! Innymi słowy, zniesienie barier i zrównanie klas! Impossible! Nie uważasz, że na człowieka średniowiecza nieźle znam przyszłość? Sądzę, jaśnie panie, że powinien pan skupić się na teraźniejszości oraz swojej zagrożonej egzystencji. Moment, moment! Ty coś wiesz? Ja nic nie wiem! Ktoś czeka na moje życie! Nic nie widziałam, ani nie słyszałam, ale domyślam się. Czego? Mów! Pańscy poddani tej swojej spontanicznej radości nieco przesadzają. To ty chyba nieco przesadzasz. Ależ zrozum, że polowanie jest uciechą, którą chcę uczcić zaliczkę mojej córki Odalindy z naszym rycerzem przykładnym. Jednym z naszych najwykwitniejszych playboyów. Czy
Przepraszam, jaśnie panie, ale ten termin jeszcze nie istnieje. To prawda. Jeden z naszych najwybitniejszych kawalerów. Zazdrosnych coraz więcej. Co robić, mój Boże? Posłuchaj, drżę o swą skórę, bo ja chcę żyć. Ja chcę być ojcem tych dzieci. Dalibóg, rozumiem, ja też. Woli pan pozostać na zamku, niż w ich pamięci. Ależ oczywiście. Ale twoja epoka stwarza im pewne możliwości. Wykorzystaj je. Posłuchaj, każ przyjść mojemu nadwornemu astrologowi. On potrafi nie tylko wróżyć z gwiazd, ale również czytać mi przyszłość. Dobrze, jaśnie panie, i już po niego biegnę. Przebywanie w pobliżu zabójczych sztyletów dostarcza mi pewnego rodzaju podniety. Ale odczuwam też inną radość. Kto wie, czy nie większą? Na myśl o zdemaskowaniu spisku. I to bez komisarzy policji. Bez funkcjonariuszy, którzy w przyszłych wiekach staną się niezbędni. A których cechy ja sam uosabiam we własnej osobie. O, astrolog! Czy wiesz, po co cię wezwałem? Wiem. A więc odpowiedz mi na pytanie, którego jeszcze ci nie zadam. Przeciwko jaśnie panu. Nastają na pańskie życie. Jeśli sprzysiężenie zostanie odkryte, umrze pan. Jeśli sprzysiężenie nie zostanie odkryte, również pan umrze. Do diabła. To niezbyt pocieszające. Nie, ale tak mówią gwiazdy. Posłuchaj, a co jest dla mnie lepsze? Odkrywać spisek, czy go nie odkrywać? Jest jeden sposób, żeby wyjść z tego cało. Jaki? Mów! Musi jaśnie pan szukać innego sposobu. Udać się w XXI wiek. Ale przecież jesteśmy w XIV. Nie mogę tak raz, dwa postarzeć się o 700 lat. Zresztą po drodze będzie Fronda, Liga, Republika, Pierwsza Wojna Światowa, Druga Wojna Światowa, Komuna, zwycięstwo PO, a na koniec PiS. Nie, nie wyszedłbym z tego cało. No cóż, jaśnie panie, musi pan szukać innego sposobu. Ja tymczasem idę pisać wiadomości brukowe. Ale po co? Przecież nikt nie potrafi jeszcze czytać. Jak się nauczą, to będzie jak znalazł. Powinieneś zmienić tego astrologa. Ale kto mi zapewni, że inny będzie lepszy? Obcy! Obcy! Spiskowiec! Spiskowiec! Szczęśliwy traf, sposobność do działania. Prędzej czy później, jaśnie panie, każdemu będzie dana. Kto nie przyspiesza sprawy, panie, ten czas zyskuje na działanie. Zgromadzić zdąży siły, rozważyć wszystkie możliwości. Resztę zostawić opatrzności. Nie ubezpieczę tu. Szlachetny panie, jestem skromnym trubadurem, którego do twojego zamku sprowadza myśl o zaręczynach twojej córki Odalindy. Zaręczyny córki Odalindy? No jasne, że tak. O, przybywasz w złym momencie, mój chłopcze. Jedni spiskują, drudzy się żenią. Ośmielam się zapytać, czy będzie mi wolno zaśpiewać dla twoich gości weselnych. Doprawdy, nie wiem, gdzie mam podziać głowę. Z lewa i z prawa jest zagrożona. Posłuchaj,
Jeśli dasz mi dobrą radę, pozwolę ci grać tyle kupletów, ile zechcesz. Rady, jaśnie panie, to moja specjalność. Wszak poeci są dużo lepszymi wróżbitami niż astrologowie. A zwłaszcza ci z Wikipedii, którzy są zawsze pewni swego. Doskonale. A więc powiedz mi, co ma począć człowiek, który jest zagrożony ze wszystkich stron? Właściwy moment, szczęśliwy traf, sposobność dać ci w ręce, kiedy nadejdzie jaśnie panie, to chwytaj ją czym prędzej. Do mojej rady się zastosuj, korzystaj z niecelnego ciosu. Gdy wróg twój straci siły, nie przegap losu łaskawości. Resztę pozostał opatrzności i ubezpieczaj, ubezpieczaj tyły. On ma chyba rację. Posłuchaj, mój przyjacielu, pozwalam ci grać na moim dworze, ale nie zapominaj o moich poczciwych wieśniakach. Nie lękajcie się, jaśnie panie. Zaśpiewam dla nich, kiedy nadejdzie właściwy moment. Właściwy moment, szczęśliwy traf, sposobność do działania. Prędzej czy później, jaśnie panie. A ja? A ja? Każdemu będzie dana, kto nie przyspiesza sprawy, panie. Ten czas zyskuje na działanie. Zgromadzić zdąży siły, rozważyć wszystkie możliwości. Resztę zostawić opatrzności.